witajcie. Dzisiaj zabieramy Was na jedną z naszych wypraw za zimowymi tleniami po Górzu Dynowskim. Będziemy szukać na rzece San Kleni, a przy okazji pokażemy Wam powiki z serii Bolo, które są naszą nieodzowną częścią wypraw. Tak właśnie kończą nasze przynęty kleniowe. Franek zeżera je wszystkie. Idziemy poobserwować wodę. Nad Sanem, bo w naszej okolicy jest mnóstwo takich mostów wiszących, kładek. I to jest dla nas możliwość obserwowania, gdzie właśnie o tej porze roku stoją ryby. Patrzymy sobie na wodę, nawet nie ma pół ryby tutaj. To co, jedziemy szukać dalej? Jedziemy szukać dalej, jeszcze chciałem Wam pokazać. Zobaczcie, jakie gruzułce są. Tak. Właśnie pod tymi głazami, w niektórych miejscach są właśnie te brzanowe przynęty. I one sobie lubią właśnie takie kamienie, ale nie aż takie. A na przykład taki jak to właśnie. Tam jest jeden taki pojedynczy, lubią go sobie wywrócić i mają dużo, dużo smakołyków. Do łowienia zimowych tleni używamy spławików Bolo 1. Jest to spławik typowy rzeczny Avon, czyli z grubą, wyporną anteną, z podłużnym korpusem i bardzo mocnym węglowym kilem na dole. Świetnie układa się w nurcie i pozwala nam łowić na większe przynęty, takie jak chleb, kukurydza, na wątróbkę, wszystko to, co duże klenie uwielbiają najbardziej. Zestawy przygotowuję sobie wcześniej w domu na drabinkach. Tu mam już jeden gotowy. 3 gramy, 2,5 grama. Pokażę Wam, jak on wygląda. Zaczepiona jest sama końcówka, czyli tak, mamy 50-centymetrowy przypon zakończony haczykiem Milo T143 14. Później 50 cm wyżej mamy krętlik, jedną śrucinę, drugą śrucinę, cały zestaw obciążający, drugi krętlik i następnie jest spławik. Wszystko jest tak zrobione, żebyśmy spokojnie sobie do bolonki dowiązali węzłem zderzakowym w tym miejscu zestaw i mogli go zmienić w każdej chwili łowienia. Zobaczcie, jakie kolejne klinisko. Te spławiki są bardzo dobre do łowienia na tak zwany wolny dryf, czyli rzucamy spławik na środek rzeki albo w rynnę i pozwalamy mu spłynąć swobodnie z nurtem.
Zobaczcie, jaki klęk. Piękna ryba. Teraz go do wody. Kończymy łowienie. Już mi trochę zaszło za paluchy. Udało mi się dzisiaj złowić parę klani. Łowienie zimowych klani to jest niezwykła frajda. Do zobaczenia w następnym odcinku.